Umiłowaniem w Panu Jezusie Chrystusie pragnę wszystkich zgromadzonych na tym miejscu, a również tych, którzy nas będą słuchać, przywitać w tak wielkim, w tak świętym i cudownym imieniu Jezus. Chcę właśnie zwrócić uwagę na moc Bożego Słowa. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Drodzy umiłowani, moje skoncentrowanie się chcę na słowie, na takim wprowadzeniu oprzeć właśnie na rozważaniu, które było poruszone w kalendarzu do czytania na każdy dzień z dnia 22 września. I tam podkreślona została bardzo istotna prawda. Jaka różnica, oczywiście to nie będzie wykład, to jest taka wzmianka pomiędzy religią a Ewangelią. Istnieje na świecie wiele religii. Ludzie ciągle to starają się pomnażać. Religia, która ma przyprowadzić nas do Boga, czy też poprzez religię, abyśmy mogli sobie zasłużyć na zbawienie. Natomiast religia nie może dać zbawienia, bo zapracować na zbawienie nikt nie potrafi. Gdyby była taka możliwość, to święty, wszechmogący Bóg Ojciec nie zesłałby swego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił i aby złożył ofiarę za nas. Religia mówi o tym, co człowiek może uczynić dla Boga, ale Ewangelia pokazuje, co Bóg uczynił, jak on złożył ofiarę, a też co znaczy moc zwycięstwa nad szatanem, nad piekłem i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drodzy, religia często ma ustalone swoje jakieś tam normy, czasami wyuczone fragmenty, wiersze, jakieś zwroty i powtarza się je, aby w ten sposób w ich zrozumieniu uwielbić Boga. Powiem, kiedy byłem na pogrzebie i słuchałem, jak ciągle w koło powtarzano te same zwroty, to zasmuciło mnie to, ponieważ Pan Bóg uczynił wszystko, co było potrzebne do życia i zbawienia i zmartwychwstał. I też Bóg mówi, abyśmy nie byli wielomówni jak poganie, którzy myślą, że przez swoją wielomówność otrzymają zbawienie. A więc religia, byśmy mogli podkreślić, wybiera powierzchnię, to, co zewnętrzne, to, co jest dostępne dla nas ludzi, ale to, co jest dotrzesne, a jeżeli tylko w tym życiu i w taki sposób chcielibyśmy zyskać zbawienie, to mówi Boży sługa, apostoł Paweł, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godne. Ale Ewangelia Chrystusowa oczyszcza nas, oczyszcza nasze wnętrze, nasze serce, daje pewność i radość zbawienia.
I właśnie w tym imieniu Jezus, w mocy Jego Ducha jesteśmy zgromadzeni i w tym imieniu się też witamy. To imię chcemy uwielbiać, a też dzisiaj chcemy dziękować Bogu za to, że i w tym roku Bóg dał plony, abyśmy mogli z nich tworzyć różne, często bardzo smaczne posiłki i w ten sposób wzmacniać nasze ciała. Jest tylko niewiele religii, ale jest tylko jedyny Zbawiciel. I jak w Ewangelii Jana, 14 rozdział, jest zapisano wiersz 6, że jest tylko, że jedna droga, jam jest droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Otóż chcę też przedstawić, jaka będzie kolejność naszych usług i wspólnie, jak będziemy dzisiaj Pana uwielbiać. Zachęcam, abyśmy byli i w czasie uwielbiania chętni w krótkich modlitwach uwielbiających, dziękczynnych za to, że możemy mieć pod dostatkiem jeszcze to, co jest nam potrzebne dla naszych ciał. Usługującym bratem jest brat Mirosław Kuźma i niech Pan Bóg, cię drogi bracie, błogosławi w usłudze i wprowadzi nas również w tą końcową modlitwę. Przed uwielbieniem grupę i ten czas, który poświęcamy pomiędzy pieśniami na uwielbienie w modlitwach, poprosimy siostrę Dagmarę i swoją córkę, aby zaśpiewały nam pieśń i w ten sposób też uwielbiły Boga. Nabożeństwo nasze ma szczególny charakter. Możemy, tak jak tu jest przed nami, oglądać chleb. Nie będę brał w tej chwili kromki do ręki. Mamy zboże. Sam mieszkam w takim miejscu i dlatego mogłem oglądać, jak to wszystko wzrastało i potrzebowało i wilgoci, potrzebowało słońca, odpowiedniej też atmosfery. Owoce drzew, mamy różne inne warzywa i dlaczego na to zwracam uwagę, aby pobudzić nas do wdzięczności, a szczególnie też za tych, którzy poświęcają się, ażeby mogliśmy z ich trudu korzystać. Bądźmy wdzięczni naszemu Panu. Wiele uważa po prostu, kiedy zasiada do posiłku, że to jest coś zwykłego, normalnego i w taki sposób spożywa, a zapomina, że należy się słowo podziękowania temu, który wszystko stworzył. A więc będziemy mieli pieśń, później grupa uwielbiająca, czas na modlitwę. Chcemy również, ażeby po uwielbieniu, po usłudze przez brata Mirosława, siostra Tatiana była uprzejma zaśpiewać pieśń ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa i niech On będzie i z tej pieśni uwielbiony, a my zbudowani. A więc niech Bóg będzie z nami i nas błogosławi w dzisiejszym zgromadzeniu, a szczególnie niech przyjmie nasze szczere podziękowania. Pamiętajmy też o tych, którzy nie mogą być z nami z powodu różnych problemów zdrowotnych.
bogatym jest, gdyż wszystko dał mu Pan. Nim słaby mocny staje się, biedny niechaj nie zna, że bogatym jest, gdyż wszystko dał mu Pan. Dał Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Bo wielkim Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkim Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dzięki, że dajesz łaski czas. Dzięki.
Chwała Panu, bracia i siostry. Już chyba taką powoli tradycją staje się, że jako syn rolnika, dziada, pradziada, mam przywilej, aby usłużyć właśnie w tą niedzielę szczególną, w to nasze szczególne zborowe nabożeństwo, które nazywamy nabożeństwem dziękczynnym za plony. Brat Henryk zwrócił już uwagę na to wszystko, co jest tutaj na tej wystawce wyłożone. I jest to prawda. My jako młodzi ludzie, jako dzieci, ja, moje rodzeństwo, wychowywaliśmy się na wsi. To było nasze miejsce dorastania. To było takie nasze środowisko naturalne, gdzie żyliśmy, gdzie się wychowaliśmy, gdzie pracowaliśmy również, pomagając rodzicom. I piękne to były czasy. Ja to bardzo dobrze wspominam. Nie wiem, czy Arek może potwierdzić. Tak, też Arek to dobrze wspomina. Była praca, owszem, ale jak sobie teraz o tym myślę, to nigdy nie była praca bezsensowna. Cokolwiek się robiło, cokolwiek się zbierało, gromadziło, przenosiło, ustawiało, budowało, poprawiało, to zawsze miało jakiś cel. Cel, z którego później można było korzystać. Cel, którego później owoce można było widzieć i zebrać. Oczywiście oblicze rolnictwa polskiego przez ostatnie 20 lat bardzo mocno się zmieniło. Weszła mocno mechanizacja do wszystkiego. Nikt już dzisiaj ręcznie nie doi krów, jeżeli ma duże stado. Robią to specjalne maszyny, czy też roboty już są pewne, które same potrafią tam tą krowę obsłużyć. Do zbierania ziemniaków też są specjalne kombajny. Jeżeli coś sadzimy czy siejemy, no to już dawno mamy siewniki, mamy specjalne agregaty, które to mogą zrobić, do pomocy człowiekowi, więc ta mechanizacja jest bardzo duża. Rolnictwo się mocno zmieniło. Gospodarstwa bardzo się powiększyły. To są teraz duże zakłady wręcz i często wyspecjalizowane w jakiejś jednej kategorii. Jedne są nastawione na produkcję mleczną, inne są nastawione na produkcję drobiu, jeszcze inne na mięso, wieprzowinę, jeszcze inne na produkcję określonych warzyw, owoców, jabłek, gruszek i tak dalej. Czyli weszła też ta specjalizacja. Kiedyś każdy miał wszystkiego po trochu, żyło się głównie z mleka albo głównie z ziemniaków, ale każdy miał jeszcze i świniaczka, każdy miał swoje kury, gęsi, kaczki, perliczki, indyki, co tam jeszcze kto mógł pomieścić w obrębie swojego gospodarstwa. Nadal jest to praca męcząca. Nadal wymaga dużo poświęcenia. Ale najpiękniejsze w prowadzeniu gospodarstwa jest chyba właśnie oglądanie owocu swojego wysiłku. Oglądanie tego, jak z małych rzeczy powstają później wielkie. Jak z niczego praktycznie wyrasta coś.
co można zebrać i z czego można korzystać. Obserwowanie tego, jak powstaje nowe życie. Wielka atrakcja dla nas to była zawsze, to był zawsze moment, kiedy kura siedziała na jajkach i zaczynały się wykluwać pisklaki. Mama chodziła, obserwowała, doglądała tego, a my też chcieliśmy to zobaczyć. Jak to jajeczko tam zaczyna być nadziubywane, jak ten kurczak wychodzi i potem kwoka taka napuszona chodzi po podwórku, a te kurczaczki wokół niej chowają się pod skrzydłami. Cuda na każdym kroku, można powiedzieć. Takie małe, piękne rzeczy. Ale kiedy ostatnio myślałem o tym, to zdałem sobie sprawę, że chyba jesteśmy ostatnim pokoleniem, które wie na przykład, jak smakowało mleko prosto od krowy. Ciepłe jeszcze, dopiero co wydojone. Dzisiaj to idzie rurami do zbiornika. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które wie, z której części świniaka robi się szynkę. Bo dzisiaj to jedzie do rzeźni. Nikt już na podwórku, nie można na podwórku sobie zabić świniaka, rozebrać go na części, uwędzić i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim pokoleniem, które wie, co ma w środku kurczak. Kiedy mama kurczaka przygotowywała na rosół na niedzielę, to też byliśmy ciekawi, co tam jest w środku. Trzeba tu było wszystko wyciągnąć, wyczyścić niektóre rzeczy, które się nadawały jeszcze i resztę wykorzystać. Wiemy, jak zrobić ser po kolei. Wiemy, skąd się bierze śmietana. I ten obraz wsi, który my pamiętamy z dzieciństwa, powoli odchodzi już w zapomnienie. Powoli już się tego wszystkiego nie będzie widziało na polskiej wsi. A to przecież tylko 2 dekady. Tylko 20 lat. Ale bracia i siostry, Słowo Boże jest o wiele trwalsze niż takie przemiany. Słowo Boże nie zmienia się i trwa na wieki. Tutaj tego możemy być pewni i dlatego temu Słowu zawsze możemy zaufać. Niedługo po dziele stworzenia, właściwie to już było po potopie, Bóg wypowiedział bardzo ważne słowa. Księga Rodzaju, 8 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 22 wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 8:22. 8:22. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Dopóki ziemia istnieć będzie. Rzadko odnoszę się do filmów, kiedy jest usługa, ale nie wiem, czy ktoś oglądał film taki fantastyczno-naukowy pod tytułem Interstellar. Chłopaki, jeżeli macie te zdjęcia, możecie je na chwilę wyświetlić tutaj. Mam takie 3 rzuty, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak to mniej więcej tam wyglądało. Bardzo ciekawy jest początek tego filmu, bo tam jest przedstawiony świat, no właściwie współczesny nam. Troszeczkę nowocześniejszy, troszeczkę bardziej zautomatyzowany. Nawet maszyny, które jeżdżą po polach, to już są roboty. Kombajn nie ma kierowcy, tylko sam wie, że ma skosić, wrócić do stodoły i tak dalej. Ludzkość w tym filmie żyje w pokoju, nie ma konfliktów, nie ma wojen, bo wszyscy skupili się tylko na jednym. Na produkcji żywności. Bo okazało się, że Ziemia była już tak wyeksploatowana, tak wymęczona, że mało co chce już tam rosnąć. Kiedy wiatr wiał, to takie tumany kurzu przyganiał. Burze piaskowe nie były niczym dziwnym. Przychodziły co chwilę mnóstwo pyłu. A najgorsze było to, że szkodniki, które niszczyły roślinę, uodporniły się na wszystkie znane już wtedy pestycydy. Nie można było już uprawiać pszenicy, żyta, ryżu, orchy, innych zbóż. Wszystko wyniszczyła tak zwana rdza zbożowa. Jedynie kukurydza, tam też było widać na tych zdjęciach. Tylko kukurydza się ostała i to jeszcze można było uprawiać, to jeszcze mogło rosnąć.
I pewien naukowiec, który no, z musu stał się farmerem i też to pole musiał uprawiać, dołożyć się jakoś do tego dzieła światowego. Ten właśnie naukowiec został wysłany z misją, aby znaleźć inne miejsce gdzieś na innej planecie, czy jeszcze można by wykorzystać ją, żeby tam ją zasiedlić. W skrócie powiem, że znalazł, że problem wyeksploatowanej planety w pewien sposób został rozwiązany, tylko mój brat kiedyś zauważył, że ten film przedstawia jedną bardzo ważną prawdę i jedno bardzo wielkie kłamstwo. Prawda jest taka, prawda, którą możemy obserwować dzisiaj, że nasz świat rzeczywiście szybko się zmienia. Nasz świat rzeczywiście szybko się zmienia. Przyroda, klimat, zjawiska atmosferyczne, ale także społeczeństwo, relacje międzyludzkie, nasze zachowanie, zasady, którymi w życiu się kierujemy, wszystko się bardzo szybko zmienia. Nawet jeżeli znowu weźmiemy pod uwagę ten okres 20 lat, o którym już było wspomniane. Przez 20 lat jak się zmienił obraz naszego społeczeństwa? Stoimy w samym środku wielkich przemian. Jakiś czas temu rozmawiałem z moją mamą i dzwoniła do mnie taka zmartwiona o jednej rzeczy, wspomniała, oglądała reportaż w telewizji o tym, że w tym roku pewien niemiecki statek badawczy bez większych problemów dopłynął do bieguna północnego. Tak, to był chyba biegun północny. Do bieguna północnego. Do tego samego bieguna, do którego w 1995 roku dotarł Marek Kamiński wraz ze swoim towarzyszem Wojciechem Moskalem. Po grubym lodzie, tak zwanym lądolodzie, pokonali 720 km pieszo, w niesamowitym mrozie, w niesamowitych warunkach, żeby dotrzeć do bieguna północnego. To było bardzo wielkie wydarzenie dla całego świata. Myślę, że niektórzy z nas pamiętają to jeszcze. To nazwisko do dzisiaj jest znane, Marek Kamiński. On w jednym roku zdobył dwa bieguny Ziemi. Ale ta wyprawa była też bardzo mocno nagłośniona. Tylko, że dzisiaj tego lodu tam już nie ma. Dzisiaj zakładam grube skarpety, biorę termos z herbatą i statkiem płynę sobie na biegun północny. Tam tego lodu już dzisiaj nie ma. To jest prawda. Stoimy w samym środku wielkich i bardzo niebezpiecznych dla tego świata przemian. A jakie kłamstwo ukazuje ten film? Jedno, ale bardzo znaczące. Mianowicie, że człowiek zawsze znajdzie jakiś sposób. Że człowiek sam będzie w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Co by się nie działo, jakoś sobie damy radę. Znajdziemy wyjście z każdej sytuacji. Obmyślimy, znajdziemy sposób i uratujemy ten świat. I to jest niestety, ale bzdura. Bo jeżeli Bóg powie, tutaj będzie koniec, to tutaj będzie koniec. Nie przesuniemy, nie przepchamy tego w żadną stronę. Koniec nastanie dokładnie w tym miejscu i dokładnie w tym czasie, który On wyznaczy. To są fakty, może trochę smutne, może trochę przygnębiające. Miało być nabożeństwo dziękczynne, tak? Ale wróćmy do naszych własnych ogródków, do naszych sadów, do naszych pól, za które dzisiaj chcemy dziękować Bogu. Jeżeli chodzi o nasz ogród i nasze plony, no to powiem szczerze, szału nie było w tym roku. Cieszyliśmy się rzodkiewką do woli, sałaty też było sporo. Mięta, tam gdzie nie chcieliśmy, to sobie rosła dalej, więc było jej pod dostatkiem. Ale jeżeli chodzi o truskawki, no to były zalane deszczem, zgniły na krzaczkach. Udało się troszeczkę zrobić dżemów,
ale dużo niestety zostało zniszczonych. Kiedy kwitły drzewa, to zaskoczył nas przymrozek. Dużo kwiatów pospadało. Ale owoce były. Z tym, że te, które wyrosły, z kolei pobił grad. Mimo to jeszcze mieliśmy odrobinę do wykorzystania. I chyba często bywa tak, że ten plon, którego oczekujemy siejąc, no nie jest taki, jakiego byśmy się spodziewali, jaki chcielibyśmy zobaczyć w tej skrzyni, w tym koszyku, w naszym spichlerzu. Że nasze wysiłki, nasza praca, no ona potrafi potem przynieść rozczarowanie. Bo coś nie chce rosnąć, bo usycha. Coś pogryzie nam nasze roślinki. Jest za zimno, za ciepło, za dużo wody. I z jednej strony to jest proste. Wrzucić ziarenko do ziemi. Niech ono rośnie. Ale z drugiej strony to ziarenko potrzebuje dużo wysiłku, żeby nie tylko zacząć kiełkować, nie tylko przebić się przez ziemię, ale potem wzrastać w swój odpowiedni czas i wydać plon. I może nie kojarzymy to z tym faktem, o którym mówi Słowo Boże, ale to wszystko jest konsekwencją grzechu. To jest następstwem upadku pierwszych ludzi, że nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli, nie wszystko jest tak idealnie, tak pięknie, jak nam się wyobraża i jak tego oczekujemy. Możemy cofnąć się do trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Tam powiedział Bóg, wypowiedział do Adama takie słowa. Pierwsza Mojżeszowa 3, 17 i 19. Trzeci rozdział od 17 do 19. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Ciernie i osty rodzić ci będzie. No ja myślę, że nikt by się nie obraził, gdyby z naszych grządek poznikały jednak te wszystkie chwasty, nie? Ile to by roboty odeszło? Niepotrzebne, wybija zawsze tam, gdzie tego nie chcemy. Rośnie szybciej niż to, czego chcemy. Jest tego więcej niż to, czego chcemy. Albo żeby szkodniki trzymały się z daleka od wszelkich upraw. Żeby każdy kłos był pełen ziarna, a drzewa zdrowych, dużych owoców. Ale zobaczmy, że dzisiaj nie tylko my, ale całe stworzenie cierpi z powodu grzechu. Cierpi z powodu tego upadku. I to, co się teraz dzieje, te wszystkie globalne przemiany rozpoczęły się dokładnie w chwili, kiedy człowiek okazał Bogu nieposłuszeństwo. Kiedy został usunięty z ogrodu Eden. Z miejsca, gdzie wszystko było doskonałe, gdzie wszystko było dobre, gdzie wszystko było święte. I kiedy słyszymy o zmianach klimatu, o gwałtownych zjawiskach meteorologicznych, o ginących gatunkach, o nowych wirusach, o klęskach głodu i tak dalej, to w pierwszym skojarzeniu my nie wiążemy tego z grzechem, prawda? Nie wiążemy tego z grzechem, bo to wszystko przecież da się wytłumaczyć, da się wyjaśnić, znaleźć przyczynę, postawić jakieś hipotezy, napisać mnóstwo artykułów na ten temat, które dokładnie tłumaczą, co, jak i dlaczego się na tym świecie dzieje. Ani razu nie używając kluczowego słowa. Grzech. Upadek. Nieposłuszeństwo. Tego się nie mówi, tego zwrotu się nie używa, bo
No kto by tam jeszcze chciał w to wierzyć, tak? W XXI wieku. Że to w wyniku grzechu ten świat wygląda, jak wygląda. Bracia i siostry, zbliżamy się bardzo szybko do pewnego punktu kulminacyjnego w historii tego świata. Na początku czytaliśmy, że dopóki ziemia będzie istnieć, nie ustaną siew i żniwo, ale może się wkrótce okazać, że tego żniwa będzie coraz mniej. Że ten siew naprawdę będzie coraz trudniejszy. Słowo Boże się nie myli. Czytamy wyraźnie, że to, co Bóg przyobiecał, ma moc i uczynić, prawda? Co Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Więc jeżeli jest napisane, że ten świat będzie osądzony, że nastanie koniec, bądźmy pewni, że to przyjdzie. Myślę, że te rzeczy są ważne. Ważne jest, abyśmy pamiętali, byśmy poruszali te tematy. Tym bardziej, że kiedy rozglądamy się dookoła, sama przyroda daje nam pewne sygnały, daje nam pewne znaki. Jestem człowiekiem ze wsi. Kocham przyrodę, lubię patrzeć na obłoki, lubię obserwować owady w trawie. Płatki śniegu z bliska, gdzie każdy jest inny. Lubię patrzeć, jak deszcz pada, jak burza nadchodzi. Słuchać ptaków, świerszczy, żab, szumu lasu. To jest najpiękniejszy rodzaj hałasu. I zawsze podobał mi się ten fragment z Listu do Rzymian z pierwszego rozdziału. Pięknie Paweł opisał jedną kwestię. Rzymian, pierwszy rozdział, 19 i 20 wiersz. Rzymian, pierwszy rozdział, 19-20. Rzymian, pierwszy rozdział, 19-20. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak iż nic nie mają na swoją obronę. Bracie Ignacy, czy masz przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego? Ekumeniczny. To ja może odczytam z EIB, jak ten fragment jest tam zapisany. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych. Także nie mają wymówki. Spójrzmy. Jego istota, Jego moc, Jego boskość przemawia w Jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych. Nie mają nic na swoją obronę, nie mają żadnej wymówki. I nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy wcześniej, ale podawałem przykład kukurydzy jako rośliny. No nie widzę tutaj żadnej kolby, żeby pokazać, no ale kukurydza jaka jest, każdy widzi, tak? Tym bardziej, że nie jest jeszcze zebrana na polach, nie wszędzie, więc można ją sobie pooglądać z bliska. Znamy tę roślinę od dawna. Ale nie wiem, czy pamiętamy, że ona może rosnąć dziko w tropikach tak wysoko, że dosięgnie 6 metrów wysokości. U nas w Polsce na polach 4,5 metra nie jest to wielki problem. Osiąga taką wysokość. 4,5 metra nie zmieściłaby się tutaj w życiu. Od ziemi do góry. 4,5 metra. Korzenie mogą sięgać do 2 metrów w głąb ziemi. Ile ziaren ma jedna kolba? Średnio 80 w 16 rzędach dookoła. Jedna kolba. Co daje nam 1280 ziarenek z jednej kolby,
których roślina może mieć do trzech. No ale jeżeli ma je trzy, wtedy one są mniej napchane tymi ziarnami, wiadomo. Ale gdybyśmy już średnili to do dwóch, to z jednej roślinki mamy 2500 nasion. Z jednej roślinki. 2500 nasion gotowych do siewu i do tego, aby wydać z jednej roślinki. Kolejne 6 250 000 ziaren. Wiem, że to są jakieś tam bajeczne, wielkie cyfry, ciężkie do wyobrażenia sobie, ile to jest, tyle ziaren. To będzie worek, skrzynka, wiadro. To jest oczywiście przy 100% skuteczności kiełkowania i wzrostu, jeżeli moglibyśmy zapewnić takie warunki, tyle byśmy zebrali. Ale zastanówmy się, cały ten potencjał jest zawarty w jednym małym żółtym ziarenku. Jedno małe żółte ziarenko tyle może nam darować. Fajna ta ewolucja, nie? Fajna ta ewolucja. Kukurydza sama sobie wymyśliła, że będzie taką super rośliną. Niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Mogą być i są poznane. Są oglądane, są badane i to bardzo dokładnie, z bardzo bliska. Ale jak niewielu dostrzega w tym Bożą mądrość, Boży udział, Boże działanie widoczne w dziele stworzenia, w przyrodzie, która nas otacza. Kiedy czytamy gdzieś tam artykuły w internecie, oglądamy wiadomości w telewizji, wiemy, że dzisiaj istnieje wiele ruchów przekonujących o tym, że przyroda woła o pomoc, że musimy ją chronić, że natura krzyczy wręcz o ratunek. Z jednej strony jest w tym prawda. Wiele zniszczyliśmy. Ale z drugiej musimy być świadomi, że przyroda najlepiej radzi sobie wtedy, gdy po prostu my się nie będziemy wtrącać. To jest stworzone przez Boga i to doskonale wie, co ma robić. Kiedy my się nie wtrącamy i nie przeszkadzamy. Wielu z nas na pewno pamięta katastrofę z 1986 roku w Czarnobylu. Również znana na cały świat. Ogromne skażenie wyłączyło z jakiejkolwiek obecności ludzi obszar wielkości 1/3 naszego województwa. Ale dzisiaj po ponad 30 latach okazało się, że tam, gdzie człowiek nie może, tam, gdzie człowiek nie ma dostępu, tam, gdzie człowiek nie przeszkadza, tam życie wspaniale się odradza. W tych opuszczonych miejscowościach, miastach dzisiaj rośnie las. Mnóstwo grubej zwierzyny. Bardzo duża populacja wilków, co oznacza, że dużo jest tam również jeleni, saren, pokarmu. Przyroda poradziła sobie, kiedy nikt jej nie przeszkadzał i nie niszczył. Bracia i siostry, to jest prawda, że świat się zmienia. Klimat nam szaleje, zwierzęta wymierają, lasy płoną. Ale ten krzyk przyrody to nie jest tylko krzyk o pomoc i ratunek. Ten krzyk oznacza raczej: ludzie, obudźcie się. Bóg nadchodzi. Pan jest blisko. Pytanie, czy my to widzimy i czy słyszymy to wołanie? Czy to wszystko ignorujemy, wmawiając sobie, że jakoś to będzie, poradzimy se. Człowiek zawsze znajdzie przecież sposób. Ostatnio słyszeliśmy usługę na temat
księgi Habakuka i chciałbym z tej księgi odczytać też jeden fragment. Księga Habakuka, 3 rozdział, 17 i 18 wiersz. Księga Habakuka, 3, 17, 18. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Żyjemy w czasach niepewnych, w czasach trudnych, ale czy to znaczy, że Boży lud naprawdę nie ma powodów do dziękczynienia? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan pisał do zboru bardzo wyraźnie. 1 Tesaloniczan 5:18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. I to powinno nas wyróżniać w tym świecie. Szukać powodów do dziękczynienia tam, gdzie nikt inny być może ich nie zauważy. Gdzie nikt inny ich nie znajduje. Nabożeństwo dziękczynne za plony w naszym zborze zawsze wiązało się z taką właśnie piękną wystawką. Kiedy owoce ziemi, płody rolne mogły być tutaj przez nas podziwiane. Ta Boża mądrość okazana w dziele Jego stworzenia. Ale może z roku na rok te wystawki będą skromniejsze. Warzywa mniejsze. Jednak ile by ich tutaj nie było, to jest zawsze Boży dar. To jest zawsze wynik Bożego błogosławieństwa. I wiem, że łatwo się narzeka na nieurodzaj, na klęski. No ja nic nie mam, bo przymrozek, ja nic nie mam, bo zalało. Ale nie zapominajmy, że czymkolwiek nas jeszcze ziemia obdarza, zawsze powinniśmy pamiętać o dziękczynieniu. Nie skupiać się na tym, czego jeszcze brakuje. Nie dostrzegać tylko tego, co się nie udało. Miało być, a nie ma. Bo to do niczego nie prowadzi. Jak wtedy będziemy w stanie dziękować za wszystko? Wiemy dobrze, że na dzisiaj był zaplanowany w zborze wspólny posiłek, prawda? Wielu z nas już myślało, co tam przygotować, jak będzie fajnie, jak dobry to będzie czas. Nie odbędzie się z powodu zaostrzonych restrykcji związanych z pandemią. Jak będzie za miesiąc, czy będziemy mogli razem usiąść do stołu? Cieszyć się posiłkiem wspólnym? Wspólnie dziękować Bogu za Jego dary? No, tego nikt nie jest pewien. Nie wiemy tego dzisiaj. Nikt nam tej pewności nie da. Pewni możemy być tylko jednego. Choćby nawet przyszedł czas wielkiego nieurodzaju, choćby ziemia naprawdę rodziła tylko pył i piach, choćby nie było obfitości na naszych stołach, jednego nigdy nam nie zabraknie. Tego chleba, którym jest Słowo Boże. Bracia i siostry, tego chleba nikt nam nie odbierze i nigdy go nam nie braknie. Drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Tak nie pasuje ten werset 18, nie? No nic nie ma ten człowiek, a mówi, że będzie dziękował. Można nie mieć nic, a jednak być pełnym wdzięczności. Bo wdzięczność nie jest tylko przypominaniem sobie jakichś rzeczy, jakichś momentów w swoim życiu, za które będę mógł podziękować. O, za to dziękuję. O, za to też dziękuję. A, za tamto też dziękuję, bo mam.
Wdzięczność powinna być treścią mojego życia, atmosferą, w której ja przebywam, niezależnie od sytuacji. Wdzięczność za ochronę Bożą, za zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, za nowe życie, które mam w Bogu, za usprawiedliwienie, za ratunek od sądu Bożego, wdzięczność za ojczyznę, którą mam w niebie, za ten dom, który mi przygotował Ojciec, wdzięczność za Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, który jest przewodnikiem. Czy żyjemy wdzięcznością za te rzeczy? Czy przypominam je sobie tylko w niedzielę, kiedy trzeba wstać, trzeba się pomodlić i wtedy ja podziękuję. No, jest okazja. Uczmy się dziękować za wszystko i nie dajmy sobie mówić, że ciągle mamy za mało. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Do kogo Bóg wypowiedział te słowa? Do Pawła. Do apostoła Pawła. I to jest całkowita prawda. Wszystkim, czego dzisiaj potrzebuje każdy człowiek, jest Boża łaska. Dar zbawienia. Dar nowego życia. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale Pan Jezus wypowiedział takie słowa. Marka 8:36. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Jeżeli dzisiaj nie jesteś Bożym dzieckiem, to jest werset dla ciebie. Możesz gromadzić, możesz zabiegać, ale co będzie po śmierci? Wszystko zostanie, zgnije i rozsypie się. A twoja dusza, człowieku, gdzie będzie? Dni tego świata naprawdę są już policzone. Oczywiście nie nam jest szukanie, obliczanie jakiejś daty konkretnej, konkretnego momentu, bo ta wiedza jest wiedzą Boga i o tym decyduje Bóg. Wielu ludzi próbowało już to obliczać. Wiemy dobrze z historii tego świata, ile tych końców już było, ile jeszcze może będzie obliczonych, wyznaczonych. Mimo wszystko jednak widać wyraźnie, że ten świat naprawdę dojrzał już do żniwa. Ale jeżeli jesteś już dzisiaj dzieckiem Bożym, pamiętaj, że cokolwiek w twoim życiu się wydarzy, cokolwiek się dzieje, naprawdę masz za co dziękować. Bracia i siostry, nie przypominajmy sobie tylko fajnych momentów, aby wyrazić to w modlitwie. Ale uczmy się zawsze iść przez życie z dziękczynieniem w naszym sercu. Niech dziękczynienie będzie jak buty, w które wchodzimy i w nich idziemy do przodu. Módlmy się, aby Bóg uczył nas tej wdzięczności. Byśmy w tym byli dobrym świadectwem dla wszystkich, których Bóg stawia na naszej drodze. Amen. Dla mnie jesień to taka fajny czas, kiedy ja mogę rozmyślać nad tym, co Pan Bóg zbierze w polu mojego życia. Jak ziarno codziennie sieję ja? I czy na koniec On zbierze mnie do tego fajnego bukietu ze wszystkimi, czy do drugiego. I pieśń o krokach, które człowiek albo odrzuca, albo przyjmuje w swoim życiu. A wy będziecie widzieć tłumaczenie pieśni na waszych ekranach. Осінь приходить в твій дім.
листя трохи вже падає, вітер ще теплий шумить, тільки наразі остання мить. Листя трохи вже падає, вітер ще теплий шумить, тільки наразі остання мить. Все, що сказав, не забудеться, книга гортає листки, листя неначе розтрачені твої дні. Десь там в небі прощаються птахи, що вже відлітають, подумки в небо вертаюся, вічність моя. Święty drogi Panie, my Tobie dziękujemy za to, że i ten niedzielny poranek nam pozwoliłeś tutaj przybyć do domu modlitwy. Ojcze niebieski, my Tobie dziękujemy za tak wielką Twoją łaskę i dobroć, za to, że z Twojej łaski żyjemy, Panie. Dziękujemy za każdy dzień, który dajesz. Dziękujemy za obfitość na naszych stołach. Chcemy podziękować, Panie Jezu, Tobie tak serdecznie za wszystkie osoby, które trudzą się na roli, za rolników, sadowników, warzywników, Panie, za wszystkie osoby, które właśnie trudzą się, abyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Panie, dziękujemy Tobie. Panie, bo rzeczywiście dałeś i słońce, i deszcz. Dałeś to wszystko, co było potrzebne, aby te plony mogły wzrosnąć, aby mogły wydać, aby mógł zostać zebrany plon, Panie. My Tobie dziękujemy za Twoją wielką łaskę, ale przede wszystkim dziękujemy za to, że zatroszczyłeś się o naszego wewnętrznego człowieka. Dziękujemy za zbawienie, dziękujemy za Twoją dobroć i łaskę. Rozpuść nas Twoim błogosławieństwem do naszych domów, pobłogosław i w tym trudnym czasie prosimy o Twoje wzmocnienie, o Twoje posilenie, również osoby nieobecne, te, które dzisiaj nie mogły z różnych powodów wziąć udziału w społeczności, racz błogosławić, obdarz swoim pokojem. I niech imię Twoje będzie błogosławione, wywyższone z naszych serc teraz i po wieczne czasy. Amen.